Mam 6 osób, a pomiędzy nimi ukryłem jednego trolla. Zadaniem uczestników będzie wyrzucenie tego trolla. Jeśli im się to uda, zgarnią 100 zł. Jeżeli troll nie zostanie wyrzucony, to on wygrywa. Przejdźmy więc do pierwszej konkurencji. W tej wielkiej bibliotece są ukryte 4 książki z oznaczeniem. Jeśli uczestnicy znajdą te książki, zdobywają punkt. Jeśli nie, dostaną utrudnienie. Czyli w następnej rundzie wybrana osoba przez uczestników nie będzie mogła nic mówić, aż do wyrzucenia następnej osoby. Tak się zaczynajcie, powodzenia. Let's go! Ogólnie jesteśmy bez brokuła, ale to mniejsze o to. Bardzo dużo macie tych książek, także powodzenia wam. Jeszcze są 4 ukryte książki. Powinieneś nie wiedzieć, która to jest, czy nie? Dobra. Ile jest tych książek? 4 są książki. Macie, dostała wam dobra. Minuta 50. Mam jedną. Dobra. Ładnie. Dobra. Ja nic nie mam, kurde. Pamiętajcie, że musicie mieć 4, żeby jedna osoba z was nie miała żadnego challenge'u na następną rundę. Pamiętajcie, że w tym czasie możecie sprawdzać kogoś, czy ktoś nie jest sas, bo musicie sprawdzić i zdecydować, kto waszym zdaniem troluje, nie? Na rogach mogą być, na rogach mogą być. Sprawdzajcie na rogach, albo gdzieś ten, w takich miejscach niewidocznych. Macie jakąś konkretną taktykę na to zbieranie książek? Macie minutę czasu jeszcze. Także pośpieszcie się, bo trochę zostało sporo. Kosmika, ty tam mówisz, że znalazłaś coś, nie? Mhm. I mówisz, że mówisz to specjalnie, żeby widzieli, że nie trolujesz. Może kupisz, że masz. Czy jeszcze mam mówić? No, nie musicie mówić, może 45 sekund zostało. Dobra, jakaś taktyka widzę, tak wspomnienie i szukanie książek. No ja? Tak. Nie, no tutaj jest pusto. Taka cisza, dobra, 20 sekund. Tutaj widzę, że cały regał w ogóle jest ten. Nie jest w ogóle zdjęta, ani nie przeszukane nic w ogóle. Ej, co jest? Dawajcie, 5 sekund. O kurde, tu są już pustki wszędzie. Dobra, za 3, 2, 1. Stop, dobra, koniec czasu. Ktoś z was posiada jakąkolwiek książkę? Ja posiadam. Dobra, macie jedną na razie, okej. Okay. Macie jedną. Macie drugą? Ktoś ma drugą? Ja powiedziałam, że ja mam jedną? Mika ma 3 pewnie. Oj, coś Sasi. Niesko, ty masz drugą, tak? Ja mam 2. 1 i 2. Dobra, proszę je wyrzucić, ja tu zweryfikuję. Raz, 2. Ktoś ma jeszcze pozostałą, żebyście nie mieli utrudnienia żadnego. A jak dam 2, to się zaliczą, co nie? Oczywiście, że... Nie, no przykro mi, nara. Słuchajcie, w tej konkurencji niestety nikt nie odpadnie. Ponieważ Burak wyszedł, dlatego w tej rundzie każdy jest bezpieczny. Mimo tego głosy padły na Haniulkę, aby ona była wyciszona przez całą rundę. Z tego miejsca chciałbym was zaprosić do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ nie robi tego aż 75%. Dodatkowo, jeśli chcesz wystąpić w takim oto odcinku, wbij na Discorda, link znajdziesz w opisie. No i co? Życzę ci miłego oglądania. Kto waszym zdaniem jest trolem, a kto nie? Także dawajcie swoje spekulacje, możecie sobie zaczynać, no. Moim zdaniem Hanka, bo się nie odzywa. No co ty? W sobie jest to możliwe. Bo ona powiedzie, że nie ma książki, a może ma. Trzeba ją przetrzepać. Jak w policji. Hanulka, czy ty masz coś na swoje usprawiedliwienie? Może coś powiedzieć. Nie, dobra, nie wywalajmy jej. Nie, ja się skupiłam tylko na książkach. Ja tak samo, ja tego zbierałem. Ja znalazłem książki na pierwszym razem. No, wyciągnij wszystkie książki. I dobra, wyciągnijmy wszystkie książki, jakie mamy. Dobry pomysł, Kosmika. Ciężko stwierdzić, kto miał w sumie najwięcej. Mam tutaj prawie... A Robi? Wyciągałeś Robi? Wyciągał, Binej mu zabrał właśnie. Więc mógł Binej w ogóle nie mieć nic, tak szczerze. Ale to w sumie wasza decyzja. Nie wydaje wam się na razie nic podejrzanego i tak będziecie musieli, słuchajcie, wywalić jakąś jedną osobę. Ciężko było określić w tej rundzie, kto jest, bo każdy się skupił na książkach. Odzywał się? Kto, ja? No. Ja mówiłem przecież. Dobra. Nikt nie odpada w tej rundzie, ale mogliście zrobić sobie takie spostrzeżenie. Wielki ptak lata. Tak, ptak tam latał. Taki wielki. Dobra, no to teraz przejdziemy sobie do konkurencji Głuchy Telefon. Konkurencja polega na tym, że sens zdania wypowiedziany na początku przeze mnie nie może zostać przekształcony. Uczestnik zdanie może powtórzyć maksymalnie 3 razy. Konwali są ładne, ale też pachnące. Dlatego nie mogę ich kupić. Pamiętaj, że nie możesz nic zapisywać jak coś. Konwali są ładne, ale też pachnące. Dlatego nie mogę ich kupić. Tego nie zapamiętam. No dawaj. Konwali są ładne, ale też pachnące. Dlatego nie. Ale chyba tam było. Ale też pachnące, dlatego nie mogę ich kupić. Konwali, ale też dlatego nie mogę ich kupić. Są ładne, ale też pachnące. Są ładne, ale też pachnące. Nie, czekaj, odwrotnie. Czekaj. Konwalie są ładne i pachnące,
ale i tak ich nie mogę kupić. Dobra, Binej, powiedz, co usłyszałeś. Usłyszałem, kowalie są ładne i pachnące, ale także nie można ich kupić. Niestety, kilka słów się zgadza, ale niestety troszeczkę sens został zmieniony, także no niestety przegraliście w tym challenge'u, także będziecie mieli utrudnienie. Teraz osoba nie będzie mogła w ogóle nic słyszeć przez 3 minuty jedna, jak coś. Dobra, więc tak, mam oficjalne wyniki. Jest remis. 2 głosy ma Paniulka, Sirek. Także w tej rundzie niestety nikt nie dostanie kary, także dla was plus. Ale niestety ktoś musi odpaść. To może takie pytania ode mnie na start. Dobra, dobra. Kto usłyszał pachniące? W sensie, i usłyszałam pachniące, co nie? Ja od Nieszkota usłyszałam pachniące. Ja i się zastanawiałam, wy. Nie, może mi się pomyliło. Może. Może powtórzmy po prostu wszyscy, co usłyszeliśmy. Tak, to jest właśnie dobry pomysł. 2 minuty, Macia. Ja mam beznadziejną pamięć. Ty mi no, ja też już nie pamiętam. Pachniące. Ja usłyszałam tak samo, ja pachniące i pachnące to są 2 różne słowa? No ale pachniące są nie po polsku! Wiesz, głuchy telefon, liczy się to, co usłyszysz i to, co przekażesz, nie? Uwaga, nie? Właśnie ja myślałam, że Lamek się pomylił, co nie? Nie. Nie po polsku gada. Nie po polsku gada. Ja słyszałam te kosmitki. No, bo kosmitka, bardzo, jak ja mówię, to ty bardzo pewnie byłaś. Po drugim razie już taka pewna byłaś. Ale ja wiedziałam, że ja to struluję po prostu z całej siebie, nawet jak nie jestem trolem. Bo mam bardzo słabą pamięć. No to może być wymówka, nie? To nie jest wymówka, na poważnie. Nie wyrzucajcie pie, chcę robić content. Według mnie kosmitka lub Binej, bo ja powiedziałem prawie dobrze, a kosmitka i Binej mogli też się przekręcić. W ogóle kosmitka mi 3 razy różne formy zdania przedstawiła, także... I dodatkowo jest taka chłopsiuk do przodu, więc... Uważałbym. No, ale czy ja drugi raz pod rząd na nagrywce bym była trolem i ogólnie? No nie, to nie ma sensu w ogóle. Wiesz, Osoba została wybrana już godzinę przed nagrywką, a ciebie znały, wiedział, że no właśnie. Serio? To ja o tym nie wiedziałam, bo nie jestem trolem. Właśnie. Winny w ogóle się raz, chociaż raz odezwał? Dosłownie przed chwilą się odezwałem. Ja też nie znam was tak jakby z charakteru, no. Bitki. Kosmitka ma ADHD. No ja właśnie mówię. A Binej nie wiem, czy jest cichy, czy jest głośny, czy jest oki. Dobra, słuchajcie, budzik mi dzwoni, także no, daję wam książki niestety. Jezu! Dobra, tak szczerze, no odpowiedzią, kto odpada w tej rundzie, jest Binej. Pozyskałeś 3 głosy, Binej. Aha, no cóż, przepraszam cię. Pamiętajcie, że z każdą rundą będzie coraz trudniej, tak? Dziękuję wam. Zaufaliście. Następną konkurencją jest wspólne odwzorowanie. Każdy z graczy ma po 50 sekund. Uczestnicy będą mieć powyżej 10 błędów, dostają utrudnienie. A jakie? Dowiesz się, jeśli dostaniesz do końca. Także możecie kibicować, podpowiadać jak coś. Może... Możemy wejść tam, bo nie widać tego wszystkiego tu. Nie, nie możesz. Nie możesz niestety. Kurde. Źle postawiłam! Steel touch! Nie ma kilo po steel touch. O nie! Koniec kosmitka, koniec. Odłóż rzeczy do skrzynki. Za dużo tu jest szczegółów, dobra. Dużo? No. Dużo. Jak przekonacie ich, to dam wam 15 sekund dodatkowych. Widzicie to ziarenko? No, jest ziarenko. Widzicie to ziarenko? Tak. Ziarenko jest kluczem do sukcesu. Wiecie czemu? To ziarenko będzie się podwajać każdą liczbą subów. Ej, dobra. Takie cringe'owe. Ale cringe'owe, dobra. Okej, widzę, że tutaj jest kupienie 30 sekund. Góra. Nie, tu, na środku. Dobra, może kupić dobra, dalej. Nie poprawię tego, nie poprawię. Drewno postaw tu, o, jeszcze jeden będzie. Dobry. Drobinka. Jeden i tam 3 będą. Tam będą 3 drewna. Drobinka. O, tutaj, no. Drobinka. Tu będzie, no, reszta tego drewna i będzie łóżko. Nie tu, tu z przodu. O, tak, dobrze właśnie. I łóżko postaw. Dobra, ładnie. Start, 50 sekund twoje jest. O, widzę, nie ma tam wełny, tylko konkret. Konkret zamiast wełny. Wiem, poczekaj. Nie stresuj mnie.
Nie, to teraz mi na pewno wywalicie, bo przecież się tak strolowałam to. Nie, no co, ty kosmitka. I to tak porządnie to strolowałam. Star, dajesz. To jest dobrze. 40 sekund. Tu są książki. Właśnie, ej, dobry szczegół. Daj mi książki i zrób sterokotę za zrób, bo jak dasz książki. Tutaj te dwa bloki, białe i czerwone, musi zniszczyć i postawić obok. Biały na daleko od tego czerwonego, tu? Na tym czerwony, tak. I teraz prosto, biały staw. Czerwony. I czerwony obok, o tu właśnie, tak. I oczysz lub jak gusienicy. Ładnie. Z dwóch stron, jeden i z drugiej strony tak, z drugiej. Nie, dobra, nie tu. Dobra, koniec czasu, na tym samym czerwonym bloku. Nie. Koniec czasu. Od środka po guzik, od tego terakoty. Kurde, nie wiem, nie ma czym. Ale powiem wam tak, że Nisko dobrze zaczął z tą chmurką, bo jest mega ciężka. Ale kurde, źle, nie wiem, nie pytałem. Ten guzik, żeby było jeden mniej. Gdzie jest przycisk? Spójrz sobie na tamto, w środku tamto. Dobra, koniec czasu, przykro mi, Nisko. Nie, ja jestem słaby, nie lubię czegoś na czas robić. Stwierdziłem, że ułatwię im troszeczkę, pozwolę jednej osobie dokończyć przez 90 sekund to, co aktualnie mają. Dobra, ty już rąbasz tą chmurkę, te książki ustaw, to będzie mniej błędu. Dobra, powiem ci, że pod tym drzewkiem też jest to różowe, ale dobra. Najwyżej tego nie liczę. Prawie minutkę czasu, także sporo czasu, nie stresuj się. Pamiętajcie, możecie podpowiadać im, bo wydajecie się... Wiecie, no ale my nie widzimy tych książek. Ale jakieś tam wszystko rzeczy się zgadzają inne, nie? Trawa czy coś? No trawa się nie zgadza. Przyznam, że... Nie, chmurki jest... Ej, a masz dirta weku? Nie. A my właśnie mam dirta. No właśnie, to się podbuduj może, co? Dobra, 3 sekundy, to raczej już nic więcej nie zrobisz, nie? Ale koniec czasu. Nie, no dobra, nastrój. No powiem tak, była dobra próba, nie? Już, nie udało im się. Mieli powyżej 10 błędów, co przyczyniło się do utrudnienia. Wybrali kosmitkę, aby ona nie mogła nic słyszeć do wyrzucenia osoby. To według nich jest trolem i odpadnie. Zobaczymy. Nie wiem, czekaj, ja ci daję słuchawki. Tak, i teraz takie... No, kosujcie na mnie! Na 3 minuty macie. Pamiętajcie, że ona was nie, słyszy. Nie, ale nic nie słyszy. Moi koledzy. Czy możemy zapłacić za dodatkowego muta dla koleżanki? Kosmicy też nie najlepiej poszło w sumie. No dobra, słuszna uwaga. Ty chcesz jak wracaj tam. Słuchajcie, mam takie dwie osoby, ale kosmitka mi pomagała. Ale nie, kurde, ty byś troszkę zabudził sprawę. Słabo. Ja jestem słaby w budowaniu. Lubię kotki, a tym bardziej psy. Zagłosował na kosmitkę, bo jakby nie mamy żadnych innych... Ona co może być inna. No ewentualnie pieskok, ale tak naprawdę to mógł tak faktycznie być taki słaby zbudowany. No ja po prostu kosmicka nie lubię robić rzeczy na czas. Próbuję przynajmniej. Jeszcze mam jedną uwagę. Kosmicka to dziewczyna, a dziewczyna umiał budować. Jezu, nie mogę. Macie jakieś podejrzenia w ogóle? Weź, cokolwiek? Proszę. Czy mam się jakoś ubranić? Mam coś jakieś ważne informacje. Okay. Chcę rejestrować. Nie mam wam tłumaczyć, że ja nie jestem. On trochę siedzi cicho. A co ja mam mówić? No tak. Dobra, koniec czasu. Dobra, słuchajcie, no niestety wyszło jak wyszło. No słuchaj, przykro mi to słuchaj. No. Dobra, słuchajcie, o dziwo, powiem wam, jest remis 2-2. Kosmitka dostała ten głos i nie Scott. O kurcze. No nie. Dobra, powiedzmy tak, że przeżyjecie tą rundę, ponieważ czeka nas inna lepsza runda, gdzie wtedy dwie osoby odpadną zamiast jedna. Także będziecie mieli czas się obronić jak coś. Lecimy na jedno miejsce jak coś. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Przysięgam. Widzicie ten czerwony kwadrat tam z tyłu daleko? Dokładnie. I tam pojawi się heksalik w netherite'owej zbroi. Na ten punkt, gdzie stoicie, przyjdzie do was za 2 minuty. Jeśli nie zdecydujecie, kto odpada, zabije jedną osobę i ona zostanie wyeliminowana raz na zawsze. Czas start. Ja nie chcę nikogo wybierać. Musicie. Ale to zginiemy. Najmłodsi wyskakują. No też tak. No tak. Najmłodsi wyskakują. Nie, na starsi nie, lepiej nie. Nie. Dobra, słuchajcie, Heksaliek już tutaj leci na górkę, ma troszeczkę kawałek. Dobra, no to i tak mamy przegłosowane, dobra, tak? Nie wiem, jaki jest wasz ulubiony kolor, wasz ulubiony? Niebieski. Różowy. Niebieski. Różowy. Czerwony. Różowy. Różowy. Panka? Czarny. Szybko. Kurde, ja nie wiem, co to znaczy, nie rozumiem. Dobra.
dobra, Sali, już tutaj prawie jest. Nie Scott, kosmitka. Młodzi wyskakują chyba, co? Ej, powiem wam tak. Zostało możesz 30 bloków, jak tu Heksarik przyjdzie. No bo tak, Dobra, Kekfilek i ten. No i Robit. PvP, Robit. Robić. No, idziecie, Kekfilek. On ma dalej świąteczny skin. Ej, już tutaj jest Heksarik. Już dobra, tutaj jest. Dobra, idźcie. Idźcie, pomagam was. Idźcie! Po brutalnym zabójstwie zostały 4 osoby. To oni stwierdzą, czy kogoś wyrzucają przed finałem, czy jednak nie. Dopiero w finale dowiedzą się, czy troll został wyrzucony, czy jednak nadal jest ukryty wśród nich. Teraz zostały ostatnie rozmowy, co chcą zrobić. Muszą być uważni, bo walka toczy się o 100 zł. Przeanalizujmy sobie osoby wszystkie po kolei. Dobra. No, nie spot. Nie skup pierwszy, przynajmniej. W pierwszej rundzie zbierał książki. Zbierał książki. Ale w drugiej rundzie. Bardzo mało zrobił. No kurde, w drugiej chyba rundzie. Najmniej. W drugiej rundzie był ten telefon i ja nie wiem, czy on powiedział tak specjalnie z tym pachniące. Ja powiem szczerze, że mogłem się przejęzyczyć. Przejęzyczyłem się pewnie. Pewnie. Bo nie pamiętam, co powiedziałem. Ale to też przejęzyczyłem się na pewno. Już tego nie pamiętam, jak było dokładnie. Dobra, a Robit to co? Co on robił? Halo? Dawaj, Robit, broń się. Właśnie, Robit, broń się. Robit, bo ty nic nie mówisz. Najmniej mówisz. Trzeci rundzie nie skończył, też bardzo mało zrobił. Ale pytam się o ciebie. Nie, no właśnie. Robit na pewno nie jest, mi się wydaje. Bo no nie. Powiedział mi poprawnie hasło. No właśnie. Później dużo zrobił. Jakoś jedną literę w budowaniu. Takie, ale to jest takie minimalne chyba. No albo to najmikrofon. Tak, no bo ty... Ale to jeszcze... jednakże, jakieś także, nie wiem co tam było, już nie pamiętam. Ale to było dosłownie takie słówka, że ja nawet... Pamiętajcie, troll mógł w tej rundzie na przykład nie trollować specjalnie, żeby zostać. Że mogliśmy już wygłosować. Mogliśmy. No, mogliśmy. I co jeśli to był Bin Ain na przykład? No, ale z powodu drugiego wina. On nam się najbardziej podejrzany wydaje. No kurczę, nie wiem. Nie wiem, dla mnie Robit podejrzanym jest, ale... Słuchajcie, mogliście już brzachki wyrzucić kogoś, nie? Kurde. Tego typu. No tak, no bo... No nie, Scott. Kurde, próbowałam cię nie podejrzewać, ale nie wiem, jakoś... No też. Tak, jakoś... Nie wiem. Nie wiem, ja po prostu chciałam chyba nie grać, no. Ja też chciałam bardzo dobrze grać. Tylko w budowaniu to wiadomo, że a głuchy telefon, dosłownie, samego się wytroluje. Czas naprawdę nadchodzi, już tyle wam dałam, że już nie mogę wam przeciągnąć czasu. Musicie zdecydować, kończycie to i zostajecie w takim składzie, czy wyrzucacie kogoś? To jest za kimś, to skaczemy, no. Dobra? Dobra. Halka, prowadzisz. To jest za Haniulką. To jest za Hanką. 0 głosów. Robi to jedna osoba, jeden. Okay. To nie jest Scott. Za nie Scottem. A. Nie no! Dobra, a za kosmitką to się... Dobra, w sumie chyba wszystko jest zagłosowane. Nie. Nie, no ciekawe nie Scott. Dobra, słuchajcie, myślicie, że wyrzuciliście już trolla, czy nie? Tak szczerze. Tak, na pewno. No, tak. No ja chyba to by było za bardzo obvious, czy jak to tam się mówi, nie umiem. Obvious. Jakieś... Obvious, o, dokładnie. Tak chciałam powiedzieć. Dobra, niestety, słuchajcie, nadszedł ten czas, że no, muszę powiedzieć wam, kto był tym trollem. Myślicie, że już wyrzuciliście, tak? Czy na AB tak. Na pewno? Na pewno. Ja nie jestem pewien. Dobra, słuchajcie, trollem tej rozgrywce, jak sami możecie wiedzieć, był lub była, był. Tak? O, no właśnie. Tej rozgrywce, trollem była, powtarzam, była, nie. Mamy dwie dziewczyny, także znajduje się troll, tak. No jest, znajduje się troll i jest to nie, Hanulka. Tamka. To jest Hanulka, nie, tak. Nie, no to przecież to było tak logiczne, to było takie logiczne. Nie mogę tego, no cóż, słuchajcie. Ty nie trollowałaś w ogóle. Ja was przepraszam. Ale ja was serio przepraszam, ale po prostu no dostałam tą propozycję i no. To było takie logiczne, czemu ja nie pomyślałam o tym. Tak. Pamiętajcie, że w tym czasie możecie sprawdzać kogoś, czy ktoś nie jest sas w waszym momentem, tak? Bo musicie sprawdzić i zdecydować, kto waszym zdaniem troluje, nie? Ej, na rogach mogą być, na rogach mogą być. Sprawdzajcie na rogach, albo gdzieś ten, w takich miejscach niewidocznych.